Cześć wszystkim, kochani, słuchajcie, dzisiaj to wam opowiem tak. Ostatnio byłem sobie u znajomych i znalazłem taką książkę. Proszę bardzo, przyjrzyjcie się. O tako, świetnie. Biskup Grzegorz Ryś, Dzieci Królestwa. Wziąłem sobie tą książkę z półki na losowo wybranej stronie i przeczytałem sobie fragment. I chciałem, żebyście tego fragmentu posłuchali. Nie ma na to jakiegoś przepisu, nie ma ONZ-u, nie ma na to armii, nie poradzimy sobie z tym. To jest właśnie nasze myślenie, struktura, prawo, przepis, instytucja. W ten sposób chcemy oddziaływać, w ten sposób rozszerzać Królestwo Boże, rozszerzać jego granice, pozyskiwać dla niego nowe tereny. Oczywiście myślimy w ten sposób, bo w tym zakresie mamy też za sobą długą historię. I teraz uwaga, słuchajcie, bo to jest temat tego odcinka. Święty Franciszek Xawery, jeden z wielkich misjonarzy Kościoła, fantastyczny człowiek, który w zapale misyjnym dotarł do Chin, Japonii, Indii. Co on robił na tych misjach? Chrzcił. Nie miał czasu uczyć, to jest jasne. Chrzcił. Z całym szacunkiem dla świętego Franciszka Xawerego, ale sytuacja wyglądała tak, że zanim jechała inkwizycja i wytaczała procesy tym wszystkim przez niego ochrzczonym, którzy tak naprawdę zostawali ciągle gdzieś we wnętrzu wyznawcami hinduizmu. I tak dalej, i tak dalej. Chciałem zwrócić uwagę na dwa fragmenty. Po pierwsze, co on robił na tych misjach? Chrzcił. Nie miał czasu uczyć, to jest jasne. Powtarzam jeszcze raz. Nie miał czasu uczyć, to jest jasne. Tak jak mówiłem, książka napisana przez biskupa Grzegorza Rysia pod tytułem Dzieci Królestwa, strona 73, to co teraz przeczytałem. I ja po prostu chciałbym się odnieść do tego. Po prostu, bo wydaje mi się, że są tutaj dwie porządne nieścisłości w tym tekście. Od razu mówię, ja tutaj, broń Boże, nie mam nic do biskupa Rysia. Ja go nie znam, ja go nie słucham, ja nie czytam jego książek, bo to była moja pierwsza próba. I po prostu przeczytałem tą stronę i mi odrzuciło. Także ja się w ogóle do tej książki nie ustosunkowuję. Ja się ustosunkowuję tylko do tego, co przeczytałem. Słuchajcie, kochani, tak jak mówię, no ja się tu jakby dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jeszcze jest taki szczegół, że który w zapale misyjnym dotarł do Chin. Franciszek nie dotarł do Chin. Franciszek umarł na wyspie, która była zaraz przy chińskim brzegu, ale do Chin jako takich nie dotarł. Także to jest jeszcze taki szczegół, ale to już jest mniej ważne. I jeszcze raz, co on robił na tych misjach? Chrzcił. Nie miał czasu uczyć, to jest jasne. Słuchajcie, powiem tak. Po prostu ja zawsze kochałem Franciszka Xawerego. To jest wielki święty. Po prostu i moim zdaniem po prostu ten cytat go obraża. Po prostu niestety robi z niego jakiegoś wariata, który łazi gdzieś, tylko nie wiem, leje ludzi wiadrem ze święconą wodą, po prostu z jakąś sikawą, że tylko jesteście ochrzczeni, super, biegnę dalej. Po prostu, no przepraszam bardzo, ale to jest, ja nie wiem, no to jest po prostu jakiś kompletny. No, przepraszam bardzo. Z całym szacunkiem dla biskupa Rysia, ale to jest po prostu niedopuszczalne. Coś takiego. Zamówiłem sobie w internecie najgrubszą biografię, najgrubszą książkę, jaką znalazłem o świętym Franciszku Xawerym. Proszę bardzo, tak wygląda on z każdej strony. I to jest tak, tytuł po prostu, Święty Franciszek Xawery. Następnie odnoszę tą książkę, bo to jednak książka i szkoda, żeby tak leżała. Po prostu Święty Franciszek Xawery, autor James Brodrick, SJ. Autor amerykański, książka amerykańska, wydawnictwo Wicklow Press, rok wydania 1952. Jakoś przez nią przebrnąłem w dużej części. Książka archaiczną angielszczyzną napisana. Ja nie jestem, broń Boże, wybitnym językoznawcą, ale jakoś dałem radę. Chciałbym wam o tym Franciszku Xawerym trochę opowiedzieć. Czy to był taki wariat, co tylko chodził, chrzcił, nikogo nie nauczał. I w ogóle, no po prostu to jakaś paranoja jest po prostu. Więc trochę wam o Franciszku Xawerym opowiem, przede wszystkim odnosząc się do tej kwestii jego jako ewangelizatora i katechisty. Ja nie będę tu wam przedstawiał historii pierwszych jezuitów, chociaż rzeczywiście Franciszek Xawery należał do tej grupy założycielskiej, tej siedmioosobowej grupy założycielskiej pierwszych jezuitów, tak? Którzy tam się spyknęli w Paryżu, potem z tego Paryża poszli w 1536 roku, czy siódmym. Chyba szóstym. Po różnych perturbacjach Franciszek, kiedy już zakon tam został założony, to święty Franciszek Xawery zgodził się pojechać na misję do Azji, zaproszony tam przez Portugalczyków. Po prostu Portugalczycy powiedzieli,
Ja już tu nie będę omawiał kwestii imperializmu portugalskiego, jego pewnych pozytywów i wielu negatywów, to w ogóle nie o to chodzi, ale Portugalczycy powiedzieli tak: no cóż, mamy mało księży na misjach, a trzeba byłoby zająć się formacją religijną naszych ludzi i oczywiście ewangelizować pogan, to co, Franciszek pojechałbyś? On powiedział, no pewnie, że jadę, prawda? I pojechał. I teraz tylko chciałbym wam przedstawić po prostu w tym momencie parę faktów dotyczących Franciszka. Jeszcze sprzed wyjazdu, żeby pokazać, że tak naprawdę Franciszek to była osoba, która się w ogóle nie zmieniła. On cały czas żył tak samo. I cały czas ewangelizował. I teraz tak, mamy tutaj na przykład relacje. Jak był w Bolonii, we Włoszech, mamy świadectwo kościoła rektora, mamy świadectwo rektora kościoła świętej Łucji. I tak, Franciszek nie mówił wiele, jak przemawiał, trafiał prosto do ludzkich serc. Całymi dniami słuchał spowiedzi. Uczył dzieci i ubogich katechizmu na placach. Stawał na beczce, machał jakimś czerwonym kapeluszem i łamaną włoszczyzną, bo jeszcze się dobrze przez rok pobytu we Włoszech tego języka nie nauczył. Nauczał ludzi katechizmu o miłości Chrystusa, o zbawieniu, o piekle, o niebie, o czystcu, po prostu świętej doktryny katolickiej, o miłości Boga i tak dalej. Nauczał. Nauczał tak, jak mu na przykład pozwalały te jego możliwości językowe i to jest jego notoryczna cecha potem, że on jeździł w różne miejsca, uczył się tyle, jak się dało miejscowych języków i nauczał tymi językami. I to był prawdziwy dar języków świętego Franciszka Ksawerego. Tam się o nim mówi, że czasem jakby Bóg mu udzielał takiej łaski płynnego mówienia w miejscowym języku. To być może są legendy, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że jak zresztą dalej zobaczymy, wszędzie starał się nauczać. W miejscowym języku, miejscowych ludzi, do nich trafiać prosto do ich serc i dusz z przesłaniem miłości Jezusa Chrystusa. I teraz tak, i to samo wyprawiał także w innych włoskich miastach, tak, w Rzymie, w Wenecji. Gdziekolwiek byś nie znalazł, szedł do pracy w szpitalu i zajmował się ubogimi. Sprzątał w szpitalu, prał ciuchy, grzebał umarłych, pielęgnował chorych, mył ich, podawał im leki, pocieszał ich, spowiadał, ewangelizował, czytał im, nie wiem, Biblię, katechizm i tak dalej. Jest taka absolutnie epicka historia, że jak pracował w Wenecji, to w 1537 roku w szpitalu do ubogich pod wezwaniem świętego Jana i świętego Pawła, to był jakiś taki chory, straszliwie jakiś owrzodzony, śmierdzący i on go poprosił o pomoc, ten chory poprosił świętego Franciszka. A święty Franciszek tak się skrzywił, tak, ale oczywiście, prawda, że to takie to nieprzyjemne było, bo ten człowiek po prostu śmierdził, wyglądał okropnie. A święty Franciszek oczywiście mu pomógł, ale potem czuł straszliwe wyrzuty sumienia z tego powodu. Już widzimy, jakim to był święty, tak? Każdy normalny człowiek to by sobie pomyślał, no cóż, odrzuciło mnie, ale fajnie, pomogłem mu, przełamałem się na Chrystusa i super się przełamałem. Ja bym myślał tak samo, ale święty Franciszek nie, on miał wyrzuty sumienia, że czuł się po prostu źle, że nie chciał mu pomóc, więc następnym razem jak go mył i zdrapywał mu te jakieś strupy, bo to była jakaś konieczność zdrapania tych strupów, to wziął te strupy i zjadł. W ramach przełamania swojego obrzydzenia. Taki był hardkorem, takim hardkorem był święty Franciszek Ksawery. I teraz tak. Zimą 38 rok, 39, to znaczy 1538-1539 w Rzymie święty Franciszek zajmuje się ofiarami zimy, bo okazało się, że wtedy była ciężka zima w Rzymie. No, może to dziwne, ale bardzo pomagał ubogim w czasie zimy. No i właśnie, tak jak już mówiłem, w 1540 roku jedzie do Azji. Jedzie do Azji, płynie oczywiście statkiem. Taka podróż statkiem oczywiście trwała bardzo długo, bo to trzeba było całą Afrykę okrążyć. To mnóstwo ludzi umierało na statku, tak? To nie była sobie taka wycieczka łatwa, samolocikiem jak teraz. No i tutaj mamy zeznanie chirurga okrętowego, to się, statek się nazywał Santiago, świadectwo chirurga Cosmo Saraivy. I mówi, jak tutaj się zachowywał święty Franciszek. Pewnie chrzcił wszystkich wodą morską, jak szalony. Tylko i wyłącznie tym się zajmował. Katechizował, zajmował się chorymi. W czasie przerwy w podróży w Mozambiku pracował tak ciężko, że cyrulik 9 razy puszcza mu krew. No pewnie mu to nie pomogło. Będąc w Malignie, recytował katechizm, po prostu cały czas ewangelizował. Tak jakby kogoś nauczał. W czasie pobytu w Malindii ewangelizował muzułmańskich doktorów. No raczej takim nie był zwolennikiem dialogu międzyreligijnego, tylko po prostu mówił muzułmanom, że powinni się nawrócić. Potem przebywał na wyspie Sokotrze. Wyspa Sokotra. To był rok 1541, wyspa ta leży na południu od Półwyspu Arabskiego.
Mieszkali tam bardzo pogubieni chrześcijanie, dawno temu ochrzczeni, którzy zagubili prawdziwą wiarę. Ochrzcił dużo dzieci, dorosłych na własną prośbę. To nie było jakieś z karabinami, z siekierami, chrzcita się, bo wam łby poobcinamy. Nie, ludzie, po prostu słuchajcie, to przychodził taki święty, taka osobowość, człowiek, który niósł ze sobą Chrystusa i płomień wiary. Po prostu, jakbyście spotkali taką osobę, to byście się sami chyba chcieli powtórnie ochrzcić. On rozniecał ten płomień wiary i ludzie chcieli się ochrzcić. Chcieli przyjąć tą Ewangelię, którą on im przynosił. Nawet jeżeli głosił ją nieudolnie w sensie językowym. Jeśli korzystał z tłumaczy i tak dalej. Bo przecież on nie miał możliwości uczenia się ze słowników, gramatyki i tak dalej. Bo właśnie te słowniki i gramatyki to potem późniejsi jezuici opracowywali dla ewangelizacji tych ludów. I jak się, on na tej wyspie, jak już on musiał z niej wyjechać, on chciał na niej zostać, tylko że Portugalczycy mu powiedzieli, że ma pojechać, a on był pod władzą wtedy Portugalczyków, bo zgodził się na to, że oni mu jakby wyznaczyli miejsce, że ma ewangelizować w Goa, tam w Indiach. Tylko że on cały czas pamiętał o tej wyspie, on pisał listy do Europy, słuchajcie, przyślijcie tam księży, ci ludzie potrzebują misjonarzy. On, zresztą w każdym miejscu, w którym był, to potem apelował o to, żeby przysłano tam więcej księży. On się traktował jako taką awangardę Ewangelii, że on roznieca wszędzie ten płomień, a potem kolejni misjonarze mają przyjść i dołożyć tego drwa, prawda? I ten płomień Ewangelii ma płonąć na całym świecie. Tylko niestety z tą wyspą był taki problem, że po prostu co tam przyjechali misjonarze jacyś, katolicy, no to byli, prawda, zaciukani przez kogo? Przez muzułmanów, przez Turków generalnie. Dalej. W roku 1542-6 maja dotarł wreszcie do Indii, do Goa. W tych koloniach między innymi Portugalczycy budowali tak zwane Casas de Misericordia, czyli po prostu domy miłosierdzia, pół szpitale, pół przytułki dla chorych, sierot, ubogich, starych i wszystkich takich ludzi. No coś takiego jak Matka Teresa z Kalkuty robiła, prawda? Coś podobnego. I oczywiście święty Franciszek pracował w takim miejscu, na okrągło, zajmował się chorymi. Był człowiek, który żył bardzo ubogo, on w ogóle wyglądał jak żebrak, prawie nic nie jadł, na okrągło pościł, modlił się całymi dniami, spał z kamieniem pod głową, nocami się modlił. To był totalnie hardkorowy święty. Dopiero później w Japonii, kiedy uznał, że jest to konieczne na głoszenie Ewangelii, przyjął bogatszy strój, bo Japończycy zupełnie go odrzucali jako żebraka, kompletnie nie chcieli z nim rozmawiać. Więc kierując się słowami świętego Pawła, żeby stać się wszystkim dla wszystkich, stał się także bogaczem dla Japończyków, gdyż uznał, że to jest właściwe. Ale to jeszcze za chwilę. I co jeszcze on robił w tych Indiach? Co on robił w tym Goa? Nawiedzał więźniów. Co niedziela wędrował do wioski trędowatych. Odprawiał tam dla nich msze, katechizował ich, spowiadał ich, pomagał im, przywoził im jedzenie, opatrywał rany i tak dalej. Założył dwa kolegie jezuickie. Czyli w Basein i Cochin, tak? Pracował we wspólnocie świętej wiary założonej przez Diego de Barbo dla wychowania chłopców. To już było takie typowo jezuickie myślenie o wychowywaniu elit, przyszłych elit katolickich. Czyli to była oczywiście ewangelizacja. To był doskonale zaprojektowany projekt ewangelizacji, prawda, poprzez stworzenie elit katolickich, które będą świecić przykładem chrześcijańskiego życia, którzy będą ludźmi wykształconymi, a zarazem wierzącymi. I mamy tutaj bardzo ciekawą relację Manuela Teixeiry, też jezuity. Wtedy młodego człowieka, który był w Goa i przyglądał się pracy świętego Franciszka Xaverego. I cóż ten Franciszek robił? Otóż on prawie codziennie organizował coś takiego, że wychodził na ulicę, nawoływał dzieci, nawoływał ludzi, ewangelizował ich na ulicy, potem organizował taką ala procesję z modlitwami i szedł do kościoła naszej świętej Pani od Różańca. Nossa Senhora do Rosario. I tam przed kościołem czy w kościele śpiewano pieśni religijne. On układał jakieś wierszyki, piosenki dla dzieci. On układał jakieś takie rymowane wersje 10 przykazań, które ludzie sobie nucili, które ludzie sobie opowiadali. Tak? On to robił troszeczkę przez grę, przez zabawę. Miał dobry kontakt z dziećmi, chociaż no ciekawie jak on sobie radził z językiem hindi. Na pewno tam miał tłumaczy, ale wzruszał przede wszystkim ludzi swoją postawą, swoją solidarnością, swoją miłością do Chrystusa. Po prostu no to jest tak, że jak się spotka świętego, to się czai, o co chodzi. Być może to jest właśnie problem naszego chrześcijaństwa, że za mało jest Franciszków Xavery, ale to jest zupełnie inna kwestia. Potem udał się znowuż na południe Indii, do ludów Parawani, czy Pero. I tutaj też w zasadzie te same metody pracy, tylko jeszcze bardziej hardkorowo, bo on tam był praktycznie sam, miał tylko tłumaczy. On ten język miejscowy kaleczył,
ale dawał radę, chodził do wioski do wioski. Nauczał, katechizował, odprawiał msze, chrzcił, oczywiście, że chrzcił, to nie były żadne chrzty przymusowe, ludzie chcieli się ochrzcić. Po prostu święty Franciszek Xawier miał ogromną wiarę w moc sakramentu. Jezus powiedział: idźcie na cały świat, chrzcząc wszystkie narody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I święty Franciszek to robił, więc o co niektórym ludziom chodzi, to ja nie wiem. Popierał sprawę formacji miejscowego kleru. Odchodząc z jakiegoś miejsca, zawsze zostawiał tam katechistów. Pisał listy do Europy, prosząc o przysłanie misjonarzy. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Dawał też instrukcje dla tego kleru, żeby unikano scholastycznych subtelności w dyskusji z prostym ludem, ale używając prostego języka, przekazywano kerygmat, prawda? Chodził do chat, modlił się nad chorymi, był dla tych ludzi przyjacielem, księdzem, ewangelistą, katechistą, pielęgniarzem, po prostu był wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich przybliżyć do Chrystusa. Potem jeszcze, że tak powiem, na odległość ochrzcił taki lud Kareasów, tam po prostu przysłał misjonarzy nieznanych z imienia. Ten lud Kareasów mieszkał na południu Indii oraz w Ceylonie. Jeden z władców ceylońskich, tamilski król z Jaffy Sankili, hinduista, wyżyna Kareasów. Mamy 600 męczenników, ludzi, którym została dana możliwość wyrzucenia się wiary katolickiej, jedynej prawdziwej, i przejścia na hinduizm. Oni powiedzieli nie, zostali w okrutny sposób zamęczeni. Także ten lud Paravasów, ten, u których Franciszek pracował osobiście, ci ludzie zostali także w dużej części poddani próbie męczeństwa, kiedy kto Sadasiva Raja, władca Vijayanagaru, to było takie jedno z imperium wtedy na terenie Indii, w 1544 roku urządza rzeź tego ludu, w dużej mierze przy udziale Portugalczyków, którzy sprzedawali mu konie, dzięki którym, prawda, osiągnął dosyć duże rezultaty w wymordowaniu ludzi, dopiero co ochrzczonych przez Franciszka Ksawerego. Oczywiście Franciszek dwoił się i troił, żeby im pomóc. I już nie sposób tego wszystkiego przedstawiać. Mamy potem jego pracę w Malakka, na Półwyspie Malajskim, w ogóle w Indonezji. Tam też ewangelizował Portugalczyków. Na pewien czas zasadniczo poprawił moralność mieszkańców miasta, zlikwidował jakieś domy uciech i tego typu miejsca. Zwalczał konkubinaty i haremy, gdyż Portugalczycy mieli po prostu haremy pełne miejscowych kobiet. Bo zresztą prawo portugalskie zakazywało im wyjazdu z rodzinami, właśnie żeby żenili się z miejscowymi kobietami. Ale oni sobie oczywiście brali kilka i Franciszek zawsze dążył do tego, żeby wybrał sobie tą jedną. I z tą jedną zawarł normalny katolicki ślub. Traktował ją jak żonę, po prostu, żeby to była jego żona mocą prawa boskiego. Nauczał dzieci, dbał o chorych, starych, pracował w szpitalu, tak jak wszędzie. Zajmował się i duszą, i ciałem potrzebujących ludzi, bez względu na to, skąd byli, jaki mieli kolor skóry, czyli Portugalczykami, czy Malezyjczykami, czy kim tam jeszcze. No i mamy pracę jego w Japonii w latach 1549-1551. Tam jakby starał się od góry, prosił cesarza o możliwość głoszenia Ewangelii, gdyż po prostu zrozumiał, że to jest jedyna możliwość, żeby to robić skutecznie, bo inaczej po prostu zaraz by go ktoś zabił i tyle by z tego było. I ta krew by się być może nie przydała, a bardziej się przydało słowo głoszone przez niego. Na wyspie Kyushu nawrócił 1000 osób, zostawił tam dwóch księży. Wielkim owocem pracy świętego Franciszka Ksawerego było to, że w roku 1587, to już wiele lat po jego śmierci, bo on zmarł w 1552, ale owocem pracy, właśnie pracy zapoczątkowanej przez świętego Franciszka Ksawerego, a potem kontynuowanej przez jego braci jezuitów, było to, że mamy właśnie w tym 1587 roku około 200 tysięcy katolików. I potem w XVII wieku, w roku 1622, zaczynają się straszliwe prześladowania katolików. Właśnie te 200 tysięcy ludzi około zostaje wymordowanych w przeokrutny sposób. Mamy męczeństwo, na przykład niejaki angielski żeglarz Richard Cox widział w Kyoto na przykład 55 chrześcijanów męczonych podczas jednej egzekucji, między innymi 5 i 6-letnie dzieci płonące na stosie w ramionach swoich matek i krzyczące: Jezu, przyjmij nasze dusze. W ogóle jest osobna sprawa te prześladowania katolików. Prześladowania, którym kibicowali bardzo protestanccy kupcy z Anglii i Holandii. Oni na przykład taki pomysł poddali Japończykom, żeby wszystkim Europejczykom, którzy tutaj schodzą na ląd,
dać do podeptania krucyfiks. Oni jako protestanci mieli to gdzieś, ponieważ oni jakby wizerunki tutaj nie mają dla nich żadnego znaczenia, tylko oni sobie pluli i skakali po krzyżu. Takie to właśnie było ich chrześcijaństwo. No oczywiście katolicy misjonarze tego nie chcieli robić i szli pod nóż. Tak to się kończyło. W taki sprytny był sposób tutaj naszych braci. Te owoce prasy Franciszka Xaverego oraz jego następców były takie, że pomimo tych gigantycznych prześladowań, tych po prostu rzezi, tej orgi nienawiści wobec katolicyzmu, krzyżowania ludzi, palowania, zawieszania nad jakimiś rowami, gdzie było mnóstwo jakichś takich wyziewów, które dusiły ludzi, pomimo tego chrześcijaństwo przetrwało w podziemiu. Teraz mamy taką sytuację, że w XIX wieku, tą tam rewolucję Meiji, czy jak to się nazywa, że Japonia się westernizuje, modernizuje, tak wpuszcza zachodnią technologię i między innymi robi się tolerancyjna dla chrześcijaństwa. I mamy taką relację, że w 1865 roku ojciec Petitjean, chyba jeden z francuskich misjonarzy katolickich, wybudował w Nasaki małą kapliczkę. Przez wiele dni nikt z wyjątkiem księdza do niej nie przychodził. Jednak pewnego ranka obok duchownego ukryknęły trzy Japonki i zapytały się: czy masz papieża? Gdy usłyszał odpowiedź twierdzącą, zadał mu kolejne pytanie: czy modlisz się do błogosławionej dziewicy? Gdy usłyszały potwierdzenie, zadały jeszcze jedno pytanie: czy jesteś żonaty? Usłyszawszy odpowiedź przeczącą, powiedziały: a więc jesteś chrześcijanem tak jak my. Okazało się, że w Nagasaki i okolicy przetrwało do połowy XIX wieku około 2,5 tysiąca chrześcijan, a w całej Japonii społeczne chrześcijaństwo liczyło około 50 tysięcy obywateli. Chrześcijanie japońscy oczywiście zmniejszyli swoją liczebność, ale pomimo braku księży, braku hierarchii, zachowali dogmaty wiary. Tam była pewna grupa, która je zanieczyszczyła i potem się odłączyła, ale to inna kwestia. Zachowali dogmaty wiary w sposób absolutnie nieprawdopodobny. Oni na przykład potrafili się modlić po łacinie, ci japońscy chrześcijanie, i przechowywali te modlitwy, czcili je, prawda, zachowywali i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I kiedy wreszcie po 200 latach z powrotem tam wróciło oficjalnie chrześcijaństwo, kiedy można było przesłać księży, okazało się, że bach, ci ludzie wyszli z podziemia i w zasadzie mają normalną, ortodoksyjną wiarę, taką jak trzeba. No coś niesamowitego. I to są owoce pracy świętego Franciszka Xaverego. Umarł na wyspie Sancian u wybrzeży Chin 3 grudnia 1552 roku. Wymęczony pracą, wymęczony po prostu tą służbą na ołtarzu Pana, umarł z modlitwą Jesu fili David miserere mei, czyli Jezu synu Dawida, ulituj się nade mną. Kochani, słuchajcie. Kiciorek. Więc kochani, słuchajcie. Już może wygaśmy te emocje. Ale jest tak, naprawdę. Więc jak widzicie, święty Franciszek Xawery to nie jest naprawdę święty, którego można podsumować, że to był facet, który chodził z wiadrem i polewał wszystkich pogan tym wiadrem. I tak chrzcił, że przyszedł, ochrzcił 7 milionów, dalej, 14 milionów, dalej, dalej, dalej. Po prostu jakimś takim szalonym pędzie chrzczenia i niczego więcej. No to był facet, który całe życie nauczał. Nauczał w warunkach ekstremalnie trudnych. Zarówno fizycznie, jak i duchowo, wśród obcych ludów, totalnie obcych języków, ludzi totalnie obcych kultur, zupełnie innych. To był facet, który po prostu bezustannie nauczał, bezustannie głosił Słowo Boże. Tak, bardzo dużo chrzcił, tak, dlatego że trzeba być ochrzczonym, żeby być zbawionym i on to rozumiał. To był facet, który bezustannie służył bliźnim po prostu do końca. To był facet, który spalił się na Ewangelii. On nie był męczennikiem, bo go nikt nie zabił, ale to wiadomo, że to jego życie całe było męczeństwem, tak? On zmarł z przepracowania. On zmarł z wycieńczenia totalnego. Wycieńczenia pracą, wycieńczenia postami, wycieńczenia wielogodzinną modlitwą. To nie jest tak, że jego praca polegała tylko na tym takim, nazwijmy to, fizycznej ekspresji ewangelizacyjnej, że chrzcił, że odprawiał, że nauczał. To po prostu ta jego praca polegała także na tym, że on się po prostu modlił za tych wszystkich ludzi. On za nich pościł, on każde cierpienie za nich przyjmował. On po prostu duchowo ich ewangelizował, kiedy oni nawet o tym nie wiedzieli. On wiedział, że po prostu on dla swoich wiernych się spalał, po prostu on się spalił dla bliźnich i dla Chrystusa. I kochani, żeby już to już wszystko podsumować do końca, przeczytajmy pewien fragment z Pisma Świętego, który właśnie będzie opisywał Franciszka Xaverego 1500 lat wcześniej. Gdy to usłyszeli,
przyjęli do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyły się owego dnia około 3000 dusz. Oczywiście mamy fragment, jak to święty Piotr nauczał zaraz po zesłaniu Ducha Świętego. I teraz tak, to nie jest tak, że ja twierdzę, że na przykład długi katechumenat przedchrzcielny, który jest, że tak powiem, wynalazkiem około z II wieku, to coś złego. No nie, 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 tak, to Kościół wiele lat to stosował, no na misjach też to stosowano. Ale to nie chodzi o to, że to, co robi święty Franciszek Ksawery, czyli na początku, że tak powiem, szybkie przygotowanie, chrzest i potem pogłębianie tego, to jest coś takiego strasznego i to w ogóle jest niechrześcijańskie, to nie ma oparcia w tradycji, to nie ma oparcia w Biblii. To ma oparcie, tak jak tu macie przykład, ma to oparcie w Biblii. Także święty Franciszek Ksawery po prostu apostołem. Takim jak święty Piotr. Także, nie wiem, no...